Typowe szkockie krajobrazy, słynne górzyste pejzaże, obfitujące w zamki i jeziora. Ta część Wielkiej Brytanii to magnes dla turystów. Elementem każdego lokalnego kolorytu jest kobza i szkocka spódniczka. Jednak pracownicy na plantacjach truskawek nie mają czasu na turystyczne atrakcje. Prawie wszyscy pochodzą z Europy Wschodniej. Tygodniowo zarabiają około 300 euro. W Rumunii i Bułgarii to miesięczna pensja. Dimitr Ion od 7 lat spędza lato na szkockich plantacjach. Jako obywatel Unii Europejskiej nie miał problemu z przyjazdem. Po Brexicie może się to zmienić. Ostatnim razem na lotnisku byłem bombardowany pytaniami, dokąd jadę, dlaczego, ile godzin będę pracować, czy płacę czynsz i tak dalej. Tego dotychczas nie było. Na szkockich plantacjach pracuje latem prawie 10 tysięcy pracowników sezonowych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dlatego szkoccy rolnicy mocno się niepokoją. Politycy w Londynie wystawiają nas do wiatru, skarży się Angus Porter, właściciel farmy. Zatrudnia 140 robotników sezonowych. Żaden z nich nie jest Brytyjczykiem. Na szkockiej prowincji brakuje rąk do pracy. Podstawą funkcjonowania naszej gospodarki rolnej są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Unii Europejskiej. Bez nich byłoby bardzo, bardzo trudno. Nie mam pojęcia, jak mielibyśmy sobie dać radę bez nich. Pobliskie miasteczko Arbroath przeżywało już lepsze czasy. Dziś już prawie nikt nie jest w stanie utrzymać się tu z rybołówstwa. Wiele sklepów na głównej ulicy handlowej świeci pustkami. Brakuje klientów i pieniędzy. Tylko w salonie fryzjerskim panuje ruch. Zarówno pracownicy, jak i klienci pochodzą z Europy Wschodniej. Jak twierdzą, imigranci są wszędzie potrzebni. Chodzi nie tylko o rolnictwo, ale także o fabryki przetwórstwa rybnego i drobiowego. To nie jest łatwa praca, bo wszyscy wiemy, jak pachną ryby. Jednak niektórzy politycy lokalni widzą to inaczej. Zwolennicy Brexitu chcą wysyłać na pola szkockich bezrobotnych. Kiedy byłem młodym chłopakiem, w czasie wakacji pracowałem na roli. Zakasywaliśmy rękawy i pracowaliśmy, by zarobić pieniądze. Teraz przyjeżdżają do nas do pracy ludzie z zagranicy, a to oznacza, że miejscowi nie mają żadnych szans. Jednak miejscowi nie chcą mieszkać w takich kontenerach na plantacji i o 5 rano zaczynać zbierania truskawek, uważa Dimitri. Razem ze swoimi kolegami pracuje od 10 do 12 godzin dziennie za ustawową stawkę minimalną. Mieliśmy tu Szkotów. Byli 2-3 dni i poszli sobie, bo to ciężka praca. Dimitri najchętniej pozostałby w Szkocji na stałe, nie tylko na czas zbierania plonów i chciałby zobaczyć coś więcej niż plantację truskawek. Marzy o tym, by choć raz zwiedzić szkockie wyżyny. Jednak zbliżający się Brexit może zniweczyć te wszystkie plany.